Jestem Israel Joke i witam w mojej serii poradników do gry Warframe. I witam Was w siódmym odcinku yy, w serii Warframe od A do Z. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Excalibur, a raczej Excalibur i Excalibur Umbra. Yy, umiejętności będę prezentował yy, na Umbrze ale przeczytam mm, właśnie z, na, co robią poszczególne umiejętności zarówno na Excaliburze i Excaliburze Umbra, ponieważ y, różną, r, nieznacznie się one różnią a więc jeżeli chodzi o pasywkę Excalibur zadaje o 10% więcej obrażeń y, i atakuje o 10% szybciej, kiedy dzierży miecz Pierwszą umiejętnością Excalibura jest tnący pęd. Przecinaj. <coughs> przenika między wrogami, e, atakujących, e, atakując jaśniejącym ostrzem. Drugą umiejętność to rozbrysk, e, rozbłysk. Jesus Christ. Wyzwala jasny błysk światła oślepiony wrogów w pobliżu na kilka sekund. Oszczypy świetlne to umiejętność trzecia. Rzuca oszypami, które zadają wysokie obrażenia i są w stanie przebić wrogów do ściany, jak na załączonym obrazku. Umiejętność ostateczna Excalibura, czwarta, to jaśniejące ostrze. Przyzywa miecz czystego światła o wielkiej mocy. A teraz przejdźmy do Excalibura Umbra. Tak jak widzicie, nazwy umiejętności nawet za specjalnie się nie różnią. Tak jak mamy rozbłysk, tam tak na przykład różnica jest tylko w umiejętności drugiej krwawy ryk. Ale jeżeli chodzi o umiejętność pasywną, Umbra wykazuje świadomość w walce bez kontroli transformacji oraz zadaje tak jak zwykły ekskalibur o 10% więcej obrażeń i atakuje o 10% szybciej, kiedy dzierży miecz. Tnący pęd też się nie różni, ponieważ Przenika między wrogami a taką ja, yy, jaśniającym ostrzem. I kolejna zmiana jest tutaj w krwawym ryku ogłusza wrogów w pobliżu i osłabia odporność świadomych krwawym rykiem. Zaraz przejdziemy o co chodzi yy, z tymi świadomymi. Yy, I tutaj ostatnie dwie umiejętności się niczym nie różnią. A teraz, o co chodzi o tą, z tą świadomością że, że przejawia on świadomość Po transformacji, czy tam bez transformacji Transformacja to nic innego jak Zmiana w operatora Zmiany w oper zmienia zmieniamy się w operatora wciskając touchpad I tak jak widzicie nasz Excalibur po prostu stoi, nie rusza się. Po prostu no właśnie nie ma tej świadomości. Właśnie operator jest jego świadomością. Lecz jeżeli wybierzemy sobie postać umbra. Tutaj już sytuacja wygląda nieco inaczej. Jak widzicie, nasz umbra. Może sobie swobodnie za nami biegać, używać broni, umiejętności. Po prostu. Teraz mamy podwójną wręcz siłę ognia. Ale przejdźmy do bezpośredniej prezentacji mm, umiejętności. O, chociaż jeszcze... O co chodzi ze świadomymi? Niech ja tylko to sobie znajdę. O, tak. Świadomi. Świadomi są to speca... specjalne jednostki przeciwników. Nawet nie wszystkich widzę, mam przeskanowanych do kodeksu. Przechodni w pełni, by odblokować. Dobra, będę musiał się tym zająć, ale podstawowymi takimi e, świadomymi są balista, mimik i e, tak zwane przez drużynę osób z którą gram duszek na polach Edelona, który właśnie wspiera e, Edelona i służy jako paliwo do e, lurów na Edelona. A więc yy, Umbra ma taką zdolność właśnie do. Yy, która powoduje, że ma, yy, zadaje większe obrażenia yy, właśnie tym świadomym. <laughs> Poza tym jest to. Yy, pierwszy frame używający polaryzacji umbra. Tak jak widzicie, mamy też Umbral Mody, czyli mroczne mody, mroczna intensyfikacja, mroczne włókna i mroczna witalność. Różnią się one od podstawowych yy, modów tym, że np. o. Załóżmy wszystkie po kolei. Mroczna intensyfikacja. Może nie będę na razie zakładał wszystkich modów, tylko będę zakładał je po kolei. Jeżeli chodzi o mroczną intensyfikację, bazowo siła umiejętności zostaje zwiększona o 14% plus. Odporność na tau, czyli właśnie świadomych, jest zwiększona o 11%. A bazowa intensyfikacja. Niech ją tylko znajdę. O! Dodaje nam 30% siły umiejętności. Mroczna witalność. Bazowo dodaje. Mm, jako samotny mod dodaję 400 40% zdrowia i tak samo zwykłe życie oraz jeszcze włókna czyli mod zwiększający nam pancerz 110 stalowe włókna także 110 ale tak jak już zapewne zauważyliście wraz z dodawaniem kolejnego modu mrocznego modu do seta yy, o Tutaj mamy taki, takie paseczki, które trzy paski, czyli pokazują je to nam, ile modów jest w danym secie, w danym zestawie. I po dodaniu kolejnego mamy 20% więcej obrażeń. Po dodaniu kolejnego moda mamy jeszcze 20% obrażeń, a więc w efekcie końcowym. Nasza siła umiejętności jest wzmocniona o 66%, odporność na tau 16,5%, nasz pancerz wzrasta o 192,5%, a życie o 770%. No, patrząc tak na zwykłe mody, robi różnicę, prawda? Jedyny problem polega na tym, że te mody zajmują aż 16 miejsc. A aby utworzyć polaryzację Umbra, potrzebujemy formy Umbra, która jest dostępna w czasie specy tylko w czasie specjalnego eventu. Ale ja tutaj będę operował. No dobra, zostawię sobie intensyfikację, ponieważ siła. Zawsze jest OK. Dodamy jeszcze. I oczywiście nie można łączyć, tak jak mamy, intensyfikację. Teraz nie możemy dodać zwykłej intensyfikacji, bo to już jest tak, jakby duplikowanie modów. Tak samo przepływ nie może być łączony z prime'owym przepływem i w ogóle żadna prime'owa. Żaden prime'owy mod nie może być łączony ze zwykłym modem. Tej... O tej samej. Yy... O tym samym działaniu. Ale dość już zbędnego gadania. Oj, i jeszcze jedna, przepraszam. Różnica. Właśnie yy, Excalibur to kolejna postać, która ma swoją specjalną broń, którą też możemy modyfikować. I różni się tutaj nazwami. Yy, u zwykłego Excalibura jest to. Jaśniejące ostrze. W przypadku Umbry jest to święty miecz Umbry. O i jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. W każdej tego typu broni mamy już włożoną ustaloną postawę a oczka na e, tej postawie zwiększają się wraz z e, zdobywaniem poziomu naszego frame'a pierwsze oczko jest bazowe, drugie wska wskakuje chyba na 10 czy tam 15 poziomie nie pamiętam, przepraszam, niestety dokładnie a może jest, e, może co 10 poziomów przepraszam nie pamiętam e, po prostu to, co robię, to expia a później, ze względu na to, że to nie dodaje jakoś specjalnie dodatkowych oczek w broni, nie zwracam na to uwagę. Nie zwracam na to uwagi. Ale przechodząc do prezentacji, bo już w tej dosyć długo filmik trwa. A mam jeszcze do zaprezentowania wszystkie umiejętności plus yy, omówienie wzmocnień. Ajej. Pierwsza umiejętność o, takie przechodzenie od przeciwnika do przeciwnika, nawet z egzakiem. Ciach, 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 ciach. Tak to wygląda na pierwszej umiejętności. Oczywiście, większa siła. Tym lepszy efekt, wiadomo. Druga umiejętność oślepienie umiejętność bazująca na zasięgu i czasie trwania. Więc ja dodam trochę czasu trwania to mogę wyrzucić. Dodajmy też a nawet nie trzeba na razie zasięgu 25 metrów na potrzeby filmiku wystarczy. sobie przeciwnicy nas atakują i nagle, hop, oślepienie oni niby nas widzą, ale jednak nie widzą na czas trwania możemy śmiało robić sobie finishery oni chodzą, ale w jak ślepcy kierują się na ściany no instynktownie ich system kieruje yy, po planszy tak żeby nie było takiego efektu, że nagle yy, jakaś postać, jak, jakiś przeciwnik idzie nam, po prostu, zblokowany w ścianie. Śmiesznie by to wyglądało, więc nawet, brawo digital, yy, wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, taki, taki, taki szczegół, ale, no, jest to rzecz, trochę, no, taka, kosmetyczna, ale, yy... <laughs> Naprawdę, nie mogę sobie wyobrazić teraz grup oświetlonych wrogów idących po prostu pod ścianą. <laughs> śmiesznie by to wyglądało. A tak to mamy. Trochę takiego urozmaicenia. Nie wiem jak to nazwać. Oszczepy. Umiejętność bazuje na zasięgu. Można dodać troszeczkę. Oczywiście yy, wydajności, bo czemu nie? Promień obrażenia. A i liczba oszczepów jest zawsze taka sama, czy wraz z jak to było, czy wraz z siłą rośnie? Nie, liczba oszczepów jest zawsze taka sama. Czyli 12 oszczepów, 12 przeciwników. Zaprośmy ich do tańca Przewrócili Hop. No dobra Co, jest? ci są zbyt twardzi, żeby? Ich przybiło do ściany, weźmiemy piąty level Czyb nie? Tak. Efekt przybicia do ściany takiego rozrzucenia występuje tylko i wyłącznie w momencie. Yy, w momencie, gdy przeciwnika przy okazji zabijemy. Weźmy mieczyk, żeby trochę więcej zadawał obrażeń i szybciej. Hop. A teraz czas na prezentację ostatniej umiejętności. Czyli. Jak to się tutaj nazywa? Jaśniejące ostrze. Dobrze. Oczywiście nie będziemy się bawić na przeciwnikach z piątym poziomem. Wróćmy do 50. Hop. I wyciągamy teraz swój miecz. A umiejętność polega też na tym, że wyrzucamy takie właśnie fale. Więc o, które też zadają. Obrażenia przez ściany I przechodzą też przez pozostałych wrogów Zadają jak widzicie dosyć duże Obrażenia Głównie ze względu na to, że już też mam W świętym ostrze Excalibura Ono jest dosyć dobrze już umie yy, Właśnie yy, Zmodowane, dosyć dobrze ulepszone Stąd też yy, siła w jego atakach, a teraz przejdźmy już szybko do omówienia wzmocnień. Pierwsze to było tnący pęd, tnący pęd, eee... tak nie, to jest deśniącego ostrza. Oję tutaj tnący pęd. Każdy trafiony wróg ma szansę na zwiększenie liczby trafień o 4. A jaka jest liczba trafień bazowa? Zasięg 12 metrów. Nie ma to jako takiej liczby trafień, ale mając tą umiejętność i używając yy, tnącego pędu. Jak mamy jakąś grupkę przeciwników, możemy zadać im dosyć dużą liczbę obrażeń po prostu tak ciąć prawie że w nieskończoność. Kolejne ostrze to krwawy ryk, czyli rozbłysk. Yy, Oślepieni wrogowie otrzymują 300% więcej obrażeń. Wykańczających, czyli tych obrażeń dobijających. Oszczepy. Yy, Oszczepy yy, świetlne. Każdy trafiony wróg zwiększa obrażenia w walce wręcz yy, zadane przez Excalibur o 5% na 12 sekund. A nawet użyjemy tego. Zobaczymy, jak to nam się. zestakuje czy 8 8 razy 5 40 Co? Dostaje 8 sekund i 79% yy, Moment, moment, moment. Jeszcze raz muszę to przeczytać. Zrezygnuję z siły Może ona ma jakieś znaczenie. O! O! A to ciekawe Patrzcie Dobra, ja tego też wcześniej nie używałem A więc Tutaj mamy faktycznie 12 sekund Ale Siła, mm, siła umiejętności oraz czas trwania mm, umiejętności mają wpływ na y, statystyki, właśnie stakowania się y, tych, y, tego wzmocnienia. Więc, jeżeli ktoś chce robić ekskalibura pod y, oszczep, y, oszczepy świetlne, ja mówię, święty czy? Ś świetlny. Świetlny miecz, a nie święty miecz Excalibura, przepraszam. Nie wiem, traktuję tego frame'a jak Boga, niemalże. Świetlne. Oszczepy, y żeby zwiększyć sobie obrażenia od jakichś innych umiejętności, warto zainwestować trochę w czas trwania i siłę. Y i siłę. Ostatnim wzmocnieniem jest chromatyczne ostrze. Typo obrażeń jaśniającego ostrza zmienia się w zależności od kolorów emisyjnych Excalibura, a szansa statusu jest zwiększona o 50%. I jest to tak naprawdę mod must have do Excalibura odnośnie pod jego ultimate, bo głównie pod to się go buduje. I wtedy dane statystyki właśnie to działa na zasadzie kolorów emisyjnych w chromie. O, Excalibur Umbra ma bazowe kolory. Jego bazowym kolorem jest Niebieski, więc dostajemy elektryczność. Jeżeli chodzi o zwykłe skalibury, jest to zielonkawy kolor energii jako bazowy, chyba jako bazowy. Może ja go zmieniam sobie, nie pamiętam, ale bardzo polecam właśnie te dwa kolory energii: prąd oraz toksyny, ponieważ są to części składowe do obrażeń korodujących. Które są tak najbardziej uniwersalne, najczęściej wybierane przez graczy, ponieważ korozja powoduje osłabienie pancerza u przeciwników. Więc, tak jak tutaj mam na przykład teraz obrażenia, przepraszam, żro, żrące po polsku, to są obrażenia żrące. Tak. O! Zobaczymy, jak to się zmieni, czy to się w ogóle zmieni. obrażenia, że o, nawet widzicie jeszcze inaczej. Tak dla zobrazowania. W moim bildzie w ogóle nie mam obrażeń od elektryczności. Używam tutaj tylko obrażeń toksycznych, mm, ognistych i od zimna, y, a więc mam dwa różne statusy, wybuch oraz mm, toksyny lecz w momencie gdy w, do gry wchodzi mod chromatyczny ostrze co się dzieje, nagle otrzymujemy obrażenia żrące znikają nam wszystkie obrażenia yy, od yy, wszystkie obrażenia typu yy, właśnie yy, przebijające, tnące oraz yy, miażdżące a zyskujemy właśnie te obrażenia od statusu i w takim wypadku m, najlepiej jest e, robić, e, skupić się na tym, żeby nasz e, miecz Excalibura miał jak największy status. I w takim wypadku będziemy zadawać już naprawdę kosmiczne obrażenia. Zademonstruję to na przykład na przeciwnikach z setnym poziomem. Wtedy zadawałem, o ile dobrze pamiętam, jakieś po 3000 obrażeń. Ale też, jak wejdzie nam status, to yy, wtedy powoli będzie zabierał życie naszym przeciwnikom. Ale zobaczcie, o! Po 5000, 13. 15, widzicie, setne levele, Tak sobie macham, po prostu kilka machnięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć machnięć. Setny poziom znika, a to jeszcze nie jest taki build Excalibura, który naprawdę... A, chociaż jeszcze dodatkowo mam, mam miecz, wcześniej nie używałem miecza, więc zmieńmy tą postać rzeczy. No, trochę filmik nam się przedłuża, ta prezentacja. Aczkolwiek to też jest dosyć rozbudowany frame, więc co nieco warto o nim powiedzieć. 2, trzy, cztery, 5, 6. No tutaj już musiałem zaatakować. 6 razy, o, nawet szybciej. Jest bardzo mała różnica, aczkolwiek pamiętajcie, że jeżeli gracie Excaliburem, warto używać miecza. Mieczem, który mm, jest tak jakby przypisany. Do Excalibura jest właśnie z Kiati, zwłaszcza do Umbry. Ten mieczyk zdobywamy wraz z postacią. A więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o. O, nawet widzicie, to były obrażenia zadawane przez Excalibura tylko ze stuprocentową siłą. Nawet nie miałem nic yy, w nadmiarze a już yy, jaka silna jest ta postać. Więc mam nadzieję, że Was nie zanudziłem na śmierć tym filmikiem, tylko że informacje, które Wam przekazałem, się Wam przydadzą i że jednak zostawicie mi łapkę w górę pod tym filmikiem. Czy mam, czy mam za to kciuki? <laughs> I piszcie w komentarzach, co mógłbym jeszcze poprawić oraz jakie filmiki chcielibyście jeszcze zobaczyć na moim kanale odnośnie poradników do Warfama. Ja się z wami żegnam. Trzymać się. Cześć.